Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć wszystkim, ja nazywam się Janusz Zieliński i dzisiaj mam przyjemność przeprowadzić wywiad z... Krzysztof Płynowicz, Onlubis Miners. Okej, w takim razie, jak pewnie zobaczyliście, znajdujemy się w dosyć specyficznym miejscu na wywiad. Jakbyś mógł powiedzieć, Krzysztof, co to jest za miejsce? Jest to miejsce dokładnie specyficzne, jest to kontener miningowy, profesjonalny kontener miningowy, przystosowany przez firmę Onlubis Miners do umieszczenia urządzeń do wydobywania kryptowalut, do produkowania mocy obliczeniowej. Także jest to takie mobilne miejsce, mobilne centrum obliczeniowe. Mobilne, czyli ten kontener tak naprawdę może być przestawiany z miejsca na miejsce, zależnie od potrzeby klienta. Dokładnie tak. Takie było założenie, żeby nie budować infrastruktury w pomieszczeniach, w halach, gdzie później nie możemy z tym tak naprawdę nic zrobić. Jesteśmy ograniczeni miejscem. A w miningu, jak wiemy, bardzo ważnym elementem jest cena prądu. Raz cenę prądu możemy mieć w jednym miejscu lepszą, raz w drugim. Dlatego ten kontener pozwala na mobilność, czyli przewiezienie takiego kontenera łącznie ze sprzętem w miejsce, gdzie chcemy zacząć miningować. Okej, a jakie wymiary ma ten kontener? Jest to kontener standardowy, 20-stopowy. Są też instalacje, wykonujemy też instalacje w tych większych kontenerach 40-stopowych, natomiast tam już jest troszeczkę bardziej ograniczona ta mobilność, czyli musimy wynajmować platformę, żeby taki kontener przewieźć. Okej, rozumiem. No jest tutaj bardzo dużo maszyn. Jakbyś powiedział, jakie jest zapotrzebowanie na prąd, bo na pewno jest bardzo spore. Dokładnie. Jest to kontener, tak jak wspomniałem, profesjonalny. Jego profesjonalizm polega na tym, iż po pierwsze możemy umieścić tu bardzo dużo sprzętów. Łączna moc tego kontenera obciążenia to jest w granicach 270 kW. Okay. Możemy ją zwiększyć również do 400 kW. Także no, jest tutaj dużo instalacji, dużo przewodów, dużo informatyki, dużo sieci. Dla tych urządzeń bardzo istotnym elementem jest wentylacja, czyli zapewnienie dobrych warunków pracy. Urządzenia są tak skonstruowane, że z jednej strony pobierają ciepło, z drugiej strony wydmuchują. Ten kontener posiada dwie strefy. Strefę tak zwaną ciepłą, która się zajmuje po stronie wywiewu, i strefę zimną, czyli tutaj, gdzie stoimy, i znajdujemy się przy czerpniach. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, względy bezpieczeństwa, o których mówisz, jest bardzo duża moc, jest bardzo dużo wydzielane ciepła, ponieważ te urządzenia oddają 80-90% w cieple tej mocy, które pobiorą, więc jest bardzo duże zagrożenie. Zagrożenie, że maszyny się przegrzeją, a nawet w niektórych wypadkach może dojść do samozapłonu. Z drugiej strony też może być tak zwany punkt rosy, czyli wilgotność. Ten kontener akurat jest to, wydaje mi się, że chyba jeden z pierwszych takich profesjonalnych kontenerów, ponieważ jest wyposażony w sterownik przemysłowy. Sterownik przemysłowy, który posiada kilkanaście czujników, czujniki temperatury, czujniki właśnie, o których wspomniałem, dymu i czujniki wilgotności. Wszystko też jest dodatkowo sterowane z zewnątrz, czyli mamy cały czas podgląd na warunki, jakie panują w kontenerze. Możemy sobie sprawdzić temperaturę w kilku punktach kontenera, możemy sprawdzić wilgotność, możemy włączyć, wyłączyć strefy, możemy włączać, wyłączać różnego rodzaju urządzenie, restartować. Kontener również jest wyposażony w tak zwane mierniki sonofy, czyli miernik, który zbiera nam informacje o poborze maszyny. Maszyna ile w danym okresie czasu zużywa nam prądu. Także jest to w pełni automatyczny, mobilny kontener, którym możemy zdalnie również też sterować. Czyli wszystko jest tutaj mierzone, sprawdzane, wilgotność, temperatura,
zdalnie Dokładnie. Jesteśmy w stanie to nadzorować, kontrolować i w razie potrzeby po prostu odłączyć i sprawdzić, Dokładnie. Jeśli byśmy bali się, że coś się może stać. Bo tutaj właśnie są te czujki na górze, tak. To są te czujki... To są czujki dymu, te białe, tu mamy czujki temperatury, tutaj jest też za tobą na wlocie też Aha. czujka temperatury. Mamy też w rogach czujki wilgotności, także wszystko jest kontrolowane, wszystkie dane spływają do szafy sterującej. My możemy zdalnie też przez internet uzyskać te wszystkie informacje. Poza tym jest też zainstalowana centralka SMS. W razie jakiegokolwiek problemu, nie Aha. dość, że idzie mail, to też SMS na telefon, że jest jakiś problem. I też jest zabezpieczenie automatyczne, jeżeli będzie bardzo duży problem, szafa automatycznie odetnie zasilanie i wszystko będzie bezpiecznie wyłączone. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Bezpieczeństwo przede wszystkim, tym bardziej, że są to drogie rozwiązania, jak wiemy, więc oprócz tego, że jest to oczywiście ubezpieczone, no szkoda by było, żeby rzeczywiście tym maszynom coś się stało. Oczywiście, jasna sprawa. Wspomniałeś o dużej ilości ciepła. Wszyscy wiemy, że koparki podczas swojej pracy wydzielają bardzo dużą ilość ciepła. I teraz tak, my znajdujemy się w tej strefie, jak ją nazwałeś? Zimnej. Zimnej? Tak jest. Gdzie tutaj jest to powietrze wciągane, tak prawda? Tak jest, tak jest. Dalej za koparkami jest strefa ciepła i tak są jest. Takie duże wentylatory, które to tak ciepło jest. Wydmuchują. Tak no jest. Ale teraz tak, mamy mobilny kontener, który generuje bardzo dużą ilość ciepła. Tak jest. Czy możemy to w jakiś sposób wykorzystać? Czy taki mobilny kontener może być gdzieś postawiony, żeby to ciepło właśnie było spożytkowane, a nie wydmuchiwane na nadwór? Dokładnie tak. Bardzo słuszna idea, bardzo słuszna koncepcja. Nasza firma teraz wdraża takie rozwiązanie. Możemy zebrać dokładnie ciepło z tego kontenera. Ten kontener jest kontenerem o chłodzeniu air, czyli powietrzem. Czyli tak jak zauważyłeś, czerpiemy powietrze zimne i wydmuchujemy dużymi wentylatorami powietrze ciepłe. I możemy to powietrze ciepłe, jak się domyślasz, zebrać po prostu, kolokwialnie nazywając, i wtłoczyć w systemy rekuperacji, w systemy wentylacji mechanicznej do różnego rodzaju miejsc, gdzie takie ciepło jest potrzebne. Na przykład jakie to hale, są miejsca właśnie? Właśnie, na przykład hale produkcyjne, kurniki na przykład, czyli produkcja rolna, różnego rodzaju miejsca magazynowe, gdzie nie mamy centralnego ogrzewania, w różnych miejscach, poza większymi aglomeracjami, tam gdzie rzeczywiście mamy różnego rodzaju obiekty, a nie mamy alternatywnego źródła ogrzewania. Okej, okay, czyli na przykład, czy baseny na przykład też mogą być ogrzewane? Jak najbardziej baseny, czyli wszystkie akweny wodne też wchodzą w grę, ponieważ mamy też systemy i tutaj też chciałbym przejść w system chłodzenia zanurzeniowego, tak? Czyli z tak zwanym wymiennikiem ciepła. Jest to nasz kolejny projekt. Na chwilę obecną wdrażamy mniejsze rozwiązania do zastosowań domowych, natomiast już niebawem też będziemy system zanurzeniowy chcieli zaimplementować do takiego kontenera. Czyli wówczas możemy wymienić to ciepło na ciepłą wodę użytkową, na wodę do centralnego ogrzewania, do systemu grzewczego, do pieca. Okej. Okay. Podsumowując, można powiedzieć, że ten kontener może służyć nie tylko osobie, która zna się na kryptowalutach i chce je wydobywać, ale też osobie, która potrzebuje ciepło do swojej hali produkcyjnej albo do kurnika, tak jak wspomniałeś. Czyli zamiast płacić dużą ilość pieniędzy za prąd, za ogrzewanie, taka osoba może po prostu taki kontener sobie postawić obok swojej hali i odzyskiwać ciepło oraz płacić bardzo mało za prąd, ponieważ ten koszt prądu będzie zwracany przez to, co maszyny wydobywają. Dokładnie tak. Czyli jak wiemy, w większych halach produkcyjnych w przemyśle ten koszt prądu jest mniejszy. Jest inna stawka, jest mniejszy niż tak zwany Kowalski ma w domu. Czyli już tutaj mamy bardzo dobre miejsce, warunki, lepsze warunki niż domowe.
żeby taką przedsięwzięcie rozpocząć, czyli żeby wydobywać kryptowalutę i to będzie nasz profit. A całe ciepło, które wytworzą te maszyny, no praktycznie będziemy mieli za darmo. Także jest to bardzo fajne rozwiązanie. Jeszcze wspomnę, w dzisiejszych czasach bardzo modne i też zachęcamy jest instalacja paneli fotowoltaicznych. I tutaj robi się nam taki bardzo ładny trójkącik, czyli słońce produkuje nam energię przez panele fotowoltaiczne. Wykorzystujemy tą energię do naszego kontenera, do wydobywania kryptowalut i dodatkowo wykorzystujemy jeszcze te ciepło odpadowe i możemy sobie ogrzewać pomieszczenia. Wszystko się zazębia. Wszystko się zazębia, wszystko się ładnie spina, więc naprawdę wychodzą bardzo, bardzo duże korzyści ekonomiczne i finansowe. Powiedz proszę Krzysztof, czy moc obliczeniowa tych maszyn, tych koparek może być wykorzystywana do jeszcze jakichś innych celów niż tylko wydobywanie kryptowalut? Bardzo fajne pytanie. Firma Onlybus Miners rozpoczęła teraz bardzo fajny i bardzo poważny projekt. Projekt dotyczący budowania centrum mocy obliczeniowej. Odpowiedź brzmi tak, ale odpowiedź tak jest bardziej rozbudowana, ponieważ jak wiemy, wcześniejsze systemy oparte o procesory, oparte o karty graficzne GPU, również były wykorzystywane i są wykorzystywane do produkowania mocy obliczeniowej. Prawda? Tą moc obliczeniową wykorzystujemy do przetwarzań obliczeniowych, przetwarzań baz danych. Moc z kart graficznych wykorzystujemy do renderingów różnego rodzaju filmów. Wykorzystujemy teraz bardzo często w świecie e-learningu. A z tych urządzeń, i to jest tak nasz mały taki sekret, bo już nam się udało, żeby z urządzeń typu ASIC wykorzystać moc obliczeniową również do power computing, czyli do wykorzystania jej w celach obliczeniowych. I uwaga, tak jak firma Bitmain, będziemy ją wykorzystywali do sztucznej inteligencji, do AI. Będziemy robić na podstawie tych algorytmów obliczenia, tak żeby tutaj uchylę rąbka tajemnicy, dla firm zajmujących się analizą i badaniem danych w znacznie szybszy sposób przetwarzać te informacje. Także niebawem projekt ten ujrzy światło dzienne i dostarczymy Państwu więcej informacji. No, a sztuczna inteligencja to jest przyszłość. A sztuczna inteligencja to jest przyszłość. Jak wiemy, coraz więcej chcemy, żeby wszystko było zautomatyzowane, żeby, można powiedzieć, komputery pomyślą za nas. Może nie jakieś skomplikowane rzeczy, ale przynajmniej już w pewnych aspektach jest to wykorzystywane w dziedzinach informatyki, w dziedzinach telekomunikacji. Okej, a powiedz w takim razie, mówiliśmy o cieple z tego urządzenia na dużą skalę dla kurników, hal, basenów. Jak taki, powiedzmy, zwykły, przeciętny Kowalski mógłby skorzystać z ciepła produkowanego przez koparki? No właśnie mógłby, ponieważ mówiliśmy o dużej skali, bo znajdujemy się w takim dużym kontenerze, natomiast firma Onlybus Miners już jest na etapie, dosłownie chyba pod koniec tego miesiąca, wprowadzimy do sprzedaży obecne nasze dwa prototypy właśnie do zastosowań domowych. Jest to dużo mniejsze, zeskalowane, można powiedzieć, pojemnik. Okay. My to kolokwialnie nazwaliśmy akwarium, bo jest wykonany jeden prototyp po prostu z przezroczystej pleksji, gdzie może taki użytkownik w warunkach domowych urządzenie, jedno lub dwa urządzenia kolokwialnie zanurzyć w takim akwarium i poprzez chłodnicę ogrzać sobie pomieszczenie, ogrzać sobie mieszkanie. To jest pierwszy projekt taki mały, natomiast drugi projekt polega na tym, iż mamy wymiennik ciepła i tym wymiennikiem ciepła jesteśmy w stanie podłączyć się pod nasz piec w domu i ogrzać sobie cały nasz dom oraz wodę użytkową. Super, czyli mamy rozwiązania nie tylko na dużą skalę, ale też na mniejszą skalę, więc każdy po prostu jest w stanie znaleźć rozwiązanie odpowiednie dla jego potrzeb. Dokładnie tak. Czy coś jeszcze na temat tego kontenera byś mógł powiedzieć, o co nie zapytałem, a chciałbyś, nie wiem, pochwalić się właśnie albo przekazać naszym widzom? Tak jak wcześniej wspominałem, Szanowni Państwo,
jest to pierwszy tak profesjonalny kontener miningowy wyposażony w sterowniki przemysłowe, w pełni automatyczny, bardzo, bardzo bezpieczny. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, tak jak też wspominałem, jesteśmy tuż na końcówce drogi projektu kontenera zanurzeniowego. Będzie to bardzo profesjonalne rozwiązanie, pierwsze w tej części Europy, czyli będziemy też te wszystkie urządzenia zanurzać systemem chłodzenia zanurzeniowego, naszego autorskiego, i będziemy mogli to ciepło rzeczywiście jeszcze w bardziej i w prostszy sposób wykorzystać do ogrzewania miejsc, gdzie my nie mamy centralnego ogrzewania. Także zapraszamy bardzo serdecznie do naszej oferty, do zapoznania się z tym, co dla Państwa przygotowaliśmy, ponieważ jest to rozwiązanie, które na pewno podniesie Państwa warunki do wydobywania kryptowalut, tudzież do produkowania mocy obliczeniowej, mocy komputerowej. A powiedz może jeszcze tylko, ile czasu mija od momentu złożenia zamówienia do momentu, kiedy do klienta taki kontener dotrze? Jasne. Jest to okres od 2 do 3 tygodni. W zależności dokładnie kiedy i na jaką ilość taki klient u nas złoży zamówienie. Przy jednej sztuce jest to 3 tygodnie, przy większym zamówieniu jesteśmy tutaj w stanie ten czas skrócić do 2 tygodni. Czym jeszcze zajmujesz się w świecie kryptowalut? O czym nasi widzowie powinni wiedzieć albo by ich zainteresowało? Tak, zacząłem od stworzenia projektu skupionego na pomocy Państwu w dostarczeniu urządzeń do wybudowania kryptowalut. Później to się rozprzestrzeniło właśnie na miejsca, gdzie taki sprzęt możemy trzymać. Posiadamy też, jak Państwo wiecie, profesjonalny serwis tych urządzeń. Kolejnym takim projektem, bardziej już nie związanym z miningiem, a bardziej już związanym właśnie z samymi kryptowalutami, czyli z wymianą, z przetwarzaniem, jest projekt Pan Bitcoin, panbitcoin.pl. Jest to początkowe stadium tego projektu. Pan Bitcoin polega na sieci wymiany kryptowalut i jesteśmy dosłownie na przededniu wdrożenia w Polsce bitomatów najnowszej generacji firmy General Bytes, już opartej o sieci Lightning Network, czyli rewolucja w bitomatach, szybkie potwierdzenia. Nie będzie czekania pół godziny przy bitomacie, aż dojdzie transakcja i wtedy dopiero możemy wyciągnąć środki, bo tak z reguły to działa, czyli... Tak, no na chwilę obecną wiemy, jak działa sieć SH256 blockchainowa, musimy czekać na potwierdzenie, jeżeli jest dużo transakcji, możemy przed bitomatem niestety troszeczkę poczekać. Tak. Nadchodzi rewolucja, ogromna rewolucja, która skróci ten czas oczekiwania praktycznie do natychmiastowego potwierdzenia i też znacznie, z tego co mi wiadomo, obniży się koszty takiej transakcji, które i tak są niskie, ale będą jeszcze niższe. Także firma General Bytes z Czech, te bitomaty w marcu będą pierwsze testowe pod koniec do nas dostarczone. Tak? I myślę, od kwietnia, maja zacznie się dość duża rewolucja, ale to nie tylko w Polsce, ale też na całym świecie. A gdzie planujesz postawić w takim razie pierwszy bitomat? Czy będzie to Warszawa? Zobaczymy, czy to będzie Warszawa. Bardziej, jeśli chodzi o miejscowości, skupiliśmy się na samym wyborze miejsc, czyli mamy bardzo fajny pomysł, żeby te bitomaty postawić w bardziej dostępnych miejscach, nie tak jak są one obecne w różnych galeriach, tudzież sklepach. Natomiast no, chcemy, żeby powstały w miejscach takich jak dworce kolejowe, takie jak lotniska, jak prestiżowe hotele, miejsca, które są ogólnie publiczno dostępne, są otwarte 24 godziny na dobę, są w dobrych, dogodnych lokalizacjach, gdzie mamy klienta, który też by nie tylko chciał kupić, ale też, że tak powiem, sprzedać, wymienić tą kryptowalutę. Także taki mamy ambitny plan. To jest jakby jeden z podprojektów pana Bitcoina. Też mamy kilku partnerów lokalnych, gdzie wymieniamy kryptowalutę w lokalnych miejscach. Czyli ale prowadzicie kantor? Prowadzimy kantor, mamy, tak jak wspomniałem, kilku partnerów.
Rozwijamy cały czas tą sieć partnerów. Myślę, że za niebawem też przedstawimy szerzej tą informację, bardziej publicznie. Okej, teraz jeszcze tak może na koniec. W styczniu miałem przyjemność gościć Ciebie w Poznaniu na spotkaniu Bitcoin Day. Jeśli byś mógł, bardzo bym Cię prosił powiedzieć, jak było i czy warto wpadać. Tak, bardzo dziękuję za zaproszenie, Janusz. Było, można powiedzieć, niesamowicie. Ja byłem pierwszy raz na takiej inicjatywie. Fajne miejsce, super jedzenie, ale co najważniejsze, niesamowite osoby. Dyskusje były nie tylko o blockchainie, nie tylko o kryptowalutach. Były też dyskusje na temat hobby. Ja osobiście rozmawiałem z fanami motoryzacji, z fanami muzyki. Także super inicjatywa. Bardzo bym chciał, żebyśmy wspólnie też taką inicjatywę rozpoczęli na przykład w naszej stolicy w Warszawie. A Państwa bardzo serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Bitcoin Day. A ja zapraszam do sprawdzenia oferty Only Best Miners. Dziękuję. Dzięki wielkie. Dzięki, Janusz.